Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo serdecznie. Przychodzę do Was z kartą na dzień dobry, czyli na kolejne 24 godziny. Karta ta jest przeznaczona na 9 lipca 2024 roku, ale pamiętajcie, że tak naprawdę są to czytania bezterminowe, więc kiedy na nie traficie, będą przeznaczone właśnie dla Was na ten konkretny czas, na ten konkretny dzień. No i 100 lat, 100 lat, wszystkiego najlepszego dla tych, co obchodzą dzisiaj. Urodzinki, spełnienie marzeń, kochani, niech Wam się darzy. Życzę Wam wszystkiego, wszystkiego, co najlepsze. No i zobaczmy. Dzisiejszą kartą na dzień dobry jest. Król mieczy. Ach, dzisiaj logika, rozum, informacje, um, opanowanie, panowanie nad emocjami, trochę dystans, no. Kochani, dzisiaj mieczowo, mieczowo, czyli pod znakiem rozumu, pod znakiem logiki, pod znakiem umysłu. Król mieczy, kochani, często reprezentuje Energię męską, mężczyznę, energię męską, osobę, która dużo doświadczyła w swoim życiu, która ma niesamowite doświadczenie, która potrafi wykorzystać to, co przeżyła, żeby mm, zaplanować dalsze działania i osiągnąć wynik taki jakiego pragnie, najlepszy dla siebie, najlepszy dla wszystkich, najlepszy do osiągnięcia jakiegoś konkretnego celu. Jest to osoba, która zdecydowanie właśnie kieruje się logiką, analizą, informacjami, mądrością w swoim życiu. Nie pozwala sobie na zbędne emocje, potrafi panować nad tymi emocjami. Wręcz nawet bym powiedziała, że te emocje są gdzieś tam troszeczkę schowane. Ehm, Zabezpieczone, nawet bym powiedziała, o w ten sposób. Jest to osoba, która wiele przeszła, tak, szczególnie właśnie pod względem emocjonalnym, więc podobnie jak królowa mieczy chowa swoje serce głęboko pod skorupą. Jest to osoba, która nie ufa łatwo, do której trzeba się dobierać troszeczkę, że tak powiem, warstwa po warstwie, żeby. Mm, Dokopać się do tego ciepłego i wrażliwego wnętrza. Jest to dobry biznesmen, dobry doradca, chirurg, um, osoba, która um, prowadzi zdecydowanie swoje interesy, która jest na wysokim stanowisku, wysokim szczeplu, szczeblu, dobry doradca, um, osoba, która zawsze mówi prawdę i z która, która zawsze doradzi, wysłucha i która zawsze potrafi. Um, Przeanalizować właśnie jakiś problem i znaleźć najlepsze rozwiązania. Także, kochani, dzisiaj y, możemy wejść w energię takiej osoby y, albo. Albo spotkać taką osobę na, swoją, na swojej drodze. Jeszcze powiem, że król miecz często jest rozwodnikiem. Jest osobą właśnie, która dużo przyszła emocjonalnie, nieraz serce zostało zdradzone, często bywa po rozwodzie, także tutaj pod tym kontekstem jeszcze właśnie to. No ale kochani, król Mieczy, dobry dzień na wszelkiego rodzaju analizę, dobry dzień na podejmowanie decyzji, szczególnie takich, które mają na zasadzie jakieś odcięcie się od kogoś czegoś, e, rezygnację z czegoś, szczerą właśnie rozmowę, e, pójście do przodu, zdecydowanie wejście w. Rol lidera, także tego typu decyzje, kochani, dzisiaj będą ważne. Dobry czas na rozmowę, na szczere rozmowy, które będą miały na celu wyjaśnienie różnych kwestii, które będą miały na celu zdecydowanie o przyszłości danej sytuacji, związku, relacji, tak. Więc dzisiaj, um, dzisiaj, kochani, starajmy się wyciszyć te emocje i po prostu przejść do konkretów, bo król Mieczy nie lubi takiego pitu, pitu. Um, nie powiem brzydko, ale gadania o pierdołach, tylko on lubi konkrety. Więc dzisiaj konkrety będą na celowniku. I jak będziecie rozmawiać z kimś, to starajcie się. Merytorycznie do tego podchodzić, wyjaśniać wszystko tak, jak jest, szczerze, prawdziwie, a wtedy będą najlepsze efekty. Kochani król mieczy to tak jak powiedziałam, świetny doradca, więc to jest dobry dzień, żeby skorzystać z usług takiego doradcy. Może to być doradca biznesowy, może to być prawnik, może to być notariusz, może to być, właśnie tak jak powiedziałam, chirurg, lekarz. Ktokolwiek, tak, ale jest to osoba, tak jak powiedziałam, bardzo analityczna, dobra w swoim zawodzie, konkretna, więc więc na pewno skorzystanie z takiej porady będzie dla Was owocne na przyszłość. Więc znajdziecie odpowiednią osobę, która Wam pomoże, po prostu pomoże. Król Mieczy, kochani, to też właśnie te odcięcia, o których mówiłam. Więc jeżeli macie jakąś ważną decyzję do podjęcia, a propos rezygnacji z czegoś, odejścia od kogoś, odejścia z jakiejś pracy, czy w ogóle z jakiejś sytuacji, która Wam nie służy, to jest naprawdę bardzo dobry dzień na taką decyzję. To jest dobry dzień też, kochani, na odcięcie się od pewnych rzeczy, które Was blokują tak wewnętrznie, nałogi, nienałogi, um, jakieś sytuacje z przeszłości, jakieś, um, jakieś takie sprawy, które czujecie, że gdzieś tam na poziomie emocjonalnym, na poziomie pasji, na poziomie tak naprawdę każdym blokują Was. To jest dobry żeby powalczyć trochę z lękami, żeby je odciąć, by móc wznieść się wysoko i naprawdę fruwać, no, wysoko, po prostu, wysoko, wysoko. To jest też dobry dzień, kochani, właśnie, że tak powiem, żeby spojrzeć na coś z wyższej perspektywy, żeby unieść się poza opinii innych ludzi, poza, poza właśnie jakieś emocje, poza różne sytuacje i spojrzeć na coś tak, jak to faktycznie jest żeby dostrzec prawdę, żeby po prostu dostrzec prawdę, no i dzięki temu podjąć odpowiednie decyzje. Kochani, z królem mieczy, jeśli chodzi o sprawy zawodowe, sprawy biznesowe, no królem mieczy ogólnie to jest fajna karta pod tym względem. Może mówić o awansach, może mówić o podwyżkach, może mówić o wejściu na wyższe stanowisko. Dla osób, które prowadzą własną działalność, zdecydowanie, kochani, zabłyśniecie czymś, wyróżnicie się na tle innych firm, na tle tłumu i możecie naprawdę tutaj zaimponować wielu, co będzie prowadzić do nowych kontraktów, do nowych umów, do nowych klientów, do okazji zdecydowanie do świętowania. Dla części z Was, kochani, ważna decyzja typu odcięcie od kogoś, rezygnacja z jakiejś współpracy albo odejście z jakiejś firmy, która też pomoże Wam pójść w zupełnie nowym kierunku, który okaże się dla Was bardziej korzystny, bardziej. Um... Korzystny i finansowo i, że tak powiem, też emocjonalnie, przyniesie większy spokój, przyniesie większe zaangażowanie. Więc jak najbardziej, kochani, to jest dobry czas ku temu, żeby mm, pójść po jakiś sukces, po jakieś zwycięstwo. Z królem, czy kochani, ogólnie dobre decyzje? Czy to będą decyzje podjęte? W samotności, na zasadzie wy dojdziecie do jakichś ważnych wniosków, przyjdą jakieś pomysły, przyjdzie chęć na odważne działania, żeby pójść w takim kierunku czy takim kierunku, czy to będzie poprzez konsultacje z kimś, kto jest właśnie takim doradcą, macie szansę dzisiaj podjąć naprawdę bardzo fajne decyzje biznesowe, przyszłościowe, dla części z Was kochani, może inwestycyjne, które na długi dystans przyniosą bardzo korzystne efekty. Więc nie bójcie się właśnie kroczyć z odwagą dzisiaj, w takim zaufaniu do siebie, do swoich decyzji, do swojej logiki, do swojej mądrości, bo ona dzisiaj będzie wam wskazywać drogę. Oczywiście, że tak. Z królem mieczy, kochani, dobry czas na przeprowadzenie tak jak powiedziałam, ważnych rozmów. Więc jeżeli macie kogoś ochrzanić to dzisiaj, jeżeli macie komuś coś wyjaśnić to dzisiaj, jeżeli macie się komuś coś do czegoś przyznać to dzisiaj, ale jeżeli macie jakąś załatwić umowę czy nie wiem, um, przekonać kogoś do swoich racji to też dzisiaj. Zdecydowanie, kochani, tak jak mówię, w rozmowie, w mowie, będziecie bardzo przekonujący, szczerzy, konkretni i to zaimponuje niejednej osobie. Jeżeli chodzi, kochani, o moich bezrobotnych, jeżeli szukacie pracy z królem, czy zdecydowanie macie szansę na znalezienie takiej pracy? Będzie ona wymagać od Was rozwoju, intelektu, będzie wymagać pewnej mądrości, ale jeżeli macie odpowiednie kompetencje, to, kochani, dostaniecie tą pracę. Dla części z Was król mieczy może być osobą, z którą będziecie się spotykać na zasadzie rozmowy kwalifikacyjnej. To tutaj też jest, kochani, ważne, żebyście byli szczerzy do bólu. Jeśli czegoś nie umiecie, to nie umiecie. Jeżeli um, coś chcecie, to chcecie. Jeżeli nie chcecie, to nie chcecie, bo, kochani, to jest osoba, która ma radar kłamstwa w oczach. Także nie oszukacie, nie okłamiecie, nie zmanipulujecie. To jest ktoś, kto lubi konkrety, nie lubi właśnie tego pitu-pitu. Więc szczerość, otwartość, chęć nauki, Chęć edukacji, chęć rozwoju będzie na pewno tym, co zaimponuje potencjalnemu. Um... Szefowi nowemu. <noise> także, także tutaj na to postawcie zdecydowanie. Jeżeli, kochani, chodzi o związki, jeżeli chodzi o relacje, no król Mieczy może mówić, że będzie dzisiaj lekkie ochłodzenie w relacjach. Może mówić o tym, że czekają Was ważne, ale no, trudne rozmowy. Może, kochani, pojawią się jakieś wyjaśnienia, mogą pojawić się jakieś decyzje o zakończeniu relacji albo zakończeniu jakiejś sytuacji, która jest problemem Waszej relacji. Na pewno możecie liczyć tutaj na szczerość, prawdę, i być może czasami takie ostrzejsze słowa. To nie jest jednak królowa mieczy, ale jednak przy mieczach zawsze te słowa mogą delikatnie gdzieś tam zaboleć, albo jakaś prawda może nas zaboleć, więc musicie być na to gotowi. Aczkolwiek to, co dzisiaj się otworzy, ta przestrzeń prawdy, szczerości, będzie dla Was bardzo ważna na przyszłość, bo oczyści atmosferę, pozwoli odciąć się komuś, czemuś, pozwoli coś wyjaśnić, dzięki czemu, kochani, wejdziecie tak jakby trochę na nowy poziom tego związku. No albo dla części z Was, jeżeli jesteście w związku, który Wam nie służy, to w końcu Podejmiecie tą decyzję, że czas się rozstać i pójść w swoją stronę, i to też będzie taki rodzaj wolności, który będzie dla Was korzystny i który będzie dla Was. E Taką nową przyszłością, wejście w taki nowy wymiar. O, właśnie ten nowy wymiar to był fajny, bo dzisiaj karta na dzień dobry na Facebooku to nowy wymiar. Także no, to, to jest właśnie coś takiego, kochani, że ten rodzaj szczerości, ten, ten, ten rodzaj takiej odwagi w rozmowie, w decyzjach, właśnie pozwoli Wam wejść w zupełnie nowy wymiar. Czy to w całym związku, tak, w związku, czy solo. Więc bądźcie, kochani, odważni w swoich dzia działaniach. Starajcie się też, kochani, jeżeli będziecie rozmawiać z partnerem, z partnerką, żeby um, nie dać się ponieść emocjom, bo tutaj są jakieś sprawy takie konkretne do wyjaśnienia e, i starajcie się kochani panować tutaj nad emocjami. Myślę, że to przyniesie dobry efekt, kiedy właśnie kawa na ławę wszystko wywalicie, przedyskutujecie coś szczerze e, i e, i to na chłodno do tego podejdziecie. O, na chłodno do tego podejdziecie. Jeśli już sobie wszystko wyjaśni, wyjaśnicie, to zdecydowanie widzę, kochani, że atmosfera się ociepli, miłość powróci, szczęście powróci, radość powróci i, kochani, tak jak powiedziałam, nowy wymiar wkroczy do Waszego związku. Więc to jest bardzo, bardzo ważne. Dla części z Was, kochani, z tym królem mieczy, to może być dobry czas, żeby odciąć coś, co Wam nie służy, ale też kogoś, kto Wam nie służy. Jeżeli macie na przykład, nie wiem, jakąś. Yy koleżankę, kolegę z pracy, albo potencjalnie jakąś teściową, czy, czy kogokolwiek zresztą w Waszym otoczeniu, kto notorycznie um, wtrynie się w Wasz związek i powoduje właśnie konflikty, powoduje nieporozumienia i trudne sytuacje, to jest dobry czas, żeby powiedzieć tej osobie stop i wprowadzić pewne granice, albo totalnie odciąć się od tej osoby. Także też miejcie to na uwadze. Kochani, jeżeli jesteście singlami, król mieczy może być Waszą energią, na zasadzie dzisiaj do mnie nie podchodź, nie mam ochoty na związki, muszę zająć się swoimi sprawami, muszę Zając się jakimiś tam e, zawodowymi aspektami, analizami i tak albo właśnie jestem na etapie odcinania jakichś trudnych emocji z przeszłości i tak dalej, więc nie mam ochoty na stałe związki, nie mam ochoty na randki, nie mam ochoty na nic. Także dzisiaj moje single możecie być właśnie w takiej energetyce. Albo to może być energia osoby, która potencjalnie idzie w waszą stronę, która właśnie też była zroniona w przeszłości, która potrzebuje czasu, żeby e, się oswoić z kimś, potrzebuje czasu, żeby zaufać ktoś bardzo inteligentny, mądry. Z kim na pewno będziecie fajnie rozmawiać, ale jednak z kim nie będzie tych uniesień i gromów z jasnego nieba, bo ta osoba jednak kieruje się w życiu bardziej rozumem. Aczkolwiek czuję, kochani, że dla części z was, jeżeli właśnie taką osobę poznacie, to um, szybko dotrzecie gdzieś tam do swojego serca wzajemnie i ten lód pozorny, który jest na zewnątrz, może bardzo szybko się roztopić, ale to zaraz wam pokażę, dlaczego tak myślę. <grych> tak czy tak, kochani, dzisiaj rządzi. Rozum, e, analiza, informacje, szczerość, e, takie chłodne podejście do działania, merytoryka, tak? Prawda. To jest to, co dzisiaj rządzi. Ale oczywiście rozum, rozumem, ale nie zapominajmy o tym naszym serduszku, bo powiem Wam, że na spodzie karty jest Jego bardzo, bardzo dużo. Bo jakby nie patrzeć, wszelkie nasze decyzje, wszelkie nasze rozmowy, wszelkie nasze e, sprawy, które dzisiaj załatwimy, przyniosą nam spełnienie marzeń. Dziewiątka kielichów przyniosą nam dużo radości, dużo świętowania, e, przyniosą nam na pewno ocieplenie klimatu, e, spaziem kielichów, otwarcie się nowej drogi, która jakby nie patrzeć, jest drogą do serca, e, więc do spełnienia. Dla części z Was możecie usłyszeć jakieś wyjaśnienia, ale i przeprosiny, dla części z Was mogą to być jakieś nowe pomysły, nowe, kreatywne rzeczy, które um, no właśnie spowodują, że to serduszko jednak zabije. No i patrzcie, tutaj mamy ten nowy wymiar kielichów. Więc mimo, że tutaj zaczyna się na chłodno, mimo że tutaj jest bardzo dużo takiego właśnie rozumu, to jednak to wszystko prowadzi do otwarcia swojego serca. A to wszystko, kochani, prowadzi do szóstki buław, czyli do sukcesu, zwycięstwa i samych cudowności. Więc i niech tak będzie nie wiem jak. Wy, ale ja przyjmuję całą sobą. Życzę Wam cudownego dnia, pięknego dnia i oczywiście, widzimy się za niedługo. Buziaki, papa. <grymne> pa.